Myślę, że po prawie 2 latach formacji we wspólnocie ważne jest to, żebyśmy sobie powiedzieli najpierw, czym jest wspólnota. Myślę, że to już dobry moment na takie informacje, na taką wiedzę. No właśnie, formujemy się we wspólnocie już prawie 2 lata. I teraz niech każdy z Was gdzieś sobie w sercu zada takie pytanie. Ile razy, czy w ogóle przez te 2 lata zadał sobie pytanie, czym jest wspólnota, po co tutaj jest? Dla kogo jest wspólnota? Bo chciałabym, żebyśmy się dzisiaj na początku, właśnie na wstępie, pochylili nad takimi pytaniami. Ja troszeczkę tak sama, troszeczkę na pewno tutaj z pomocą Ducha Świętego wymyśliłam sobie taką definicję wspólnoty, rozważając właśnie te rozważania w tym tygodniu. Dla mnie wspólnota jest to grupa ludzi spotykających się ze sobą w celu wzrastania w relacjach z Bogiem, z innymi ludźmi i z samym sobą. Wspólnota jako grupa ludzi, która spotyka się ze sobą w bardzo konkretnym celu. W celu wzrastania w relacji z Bogiem, z innymi i z samym sobą. Te trzy fundamentalne relacje w życiu każdego z nas, tak jak tutaj właśnie siedzimy. Bo celem zasadniczym wspólnoty, właśnie tej, w której my tutaj jesteśmy, jest to, że my chcemy razem poznawać, kochać i służyć Panu Bogu, służyć Jezusowi. To jest ten cel główny. Nie wiem, czy czasami zaglądacie tam na tych pierwszych stronach podręcznika, jak mamy dany tydzień, to są rozpisane cele główne i cele szczegółowe. No i właśnie w tym tygodniu pochylamy się nad takim celem, że naszym celem jako wspólnoty, też właśnie przyjaciół oblubieńca, jest to, że my chcemy poznawać Chrystusa, chcemy się w Nim rozkochiwać, chcemy Mu służyć. Jeśli pamiętamy te rozważania ze Szkoły Człowieczeństwa, jeszcze z poprzedniego podręcznika, to właśnie święty Ignacy nas pouczał o tym, że człowiek jest stworzony po to, aby chwalił, czcił i służył Panu Bogu. Człowiek jest stworzony po to, aby chwalił, czcił i służył Pana Boga. I tak samo jest ze wspólnotą. Tego nie da się rozerwać. Skoro my jako ludzie, ja jako człowiek, jako jednostka mam Pana Boga czcić, chwalić i Jemu służyć, to jako grupa takich ludzi, my jako wspólnota mamy dokładnie takie samo zadanie, taki sam cel. I to jest właśnie ten cel główny, te dwa cele jakby funkcjonowania człowieka i funkcjonowania wspólnoty, one się po prostu pokrywają, one są tożsame, tego nie da się rozerwać. Będąc we wspólnocie, myślę, że to jest dość naturalne i na pewno to już zauważacie, funkcjonując tutaj, że tworzymy głębsze relacje z innymi ludźmi, że zaczynamy siebie poznawać. Może nie do końca ze wszystkimi te relacje są takie same. Z jednymi są bardziej głębsze, z innymi trochę bardziej jakby powierzchowne, ale chcemy się poznawać. Jednego od drugiego nie da się właśnie rozdzielić. Jeśli my autentycznie i prawdziwie będziemy wchodzić w relacje z drugim człowiekiem, będziemy mieli w sercu takie pragnienie po prostu poznawania tego człowieka. Niekoniecznie tutaj musi być taki nadrzędny cel, że ja chcę od razu wchodzić w przyjaźń z tym człowiekiem, ale chcę go poznawać po prostu, tak po ludzku. To ja automatycznie będę poznawał siebie. Dlatego, że człowiek jest swego rodzaju takim lustrem, drugi człowiek dla nas. Jeśli ja wchodzę w relację z drugim człowiekiem, to poznaję też siebie, swoje reakcje, swoje zachowania, swoje jakieś możliwości właśnie, umiejętności w tworzeniu relacji. Tak jak my tutaj siedzimy, jeśli wchodzisz w relację ze swoim bratem, ze swoją siostrą we wspólnocie, to dajesz też szansę poznawania siebie, pogłębiania tej relacji z samym sobą. A przy tym poznajesz i rozwijasz relacje z drugim człowiekiem. A jeśli wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem, jeśli poznajemy siebie, to nadrzędną relacją staje się tutaj relacja z Jezusem. Bo to jest właśnie ten nasz cel główny, dla którego się tutaj spotykamy. Że my chcemy Pana Jezusa poznawać, chcemy Go czcić, chcemy Go kochać, chcemy Go służyć.
Mamy już świadomość, po co tu jesteśmy. Odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Widzimy też jasno, że te cele wynikają jeden z drugiego. To, jaki jest cel funkcjonowania człowieka i jaki jest cel funkcjonowania wspólnoty, że nie możemy tego jakoś rozerwać, bo jedno bez drugiego po prostu nie będzie zdrowo funkcjonować. Chciałabym, żebyśmy się sobie zadali takie pytanie, dla kogo jest wspólnota? Myślę, że to nie jest pytanie dość oczywiste, bo sama zadając sobie to pytanie gdzieś właśnie bardzo długo starałam się to przemodlić. Ale jak tak siedzimy tutaj wszyscy razem, to pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła i jakby Pan Bóg przyszedł z pierwszym takim natchnieniem, że wspólnota jest przede wszystkim dla tych ludzi, którzy spotkali Jezusa, którzy doświadczyli Jezusa i chcą relacje z Nim pogłębiać. Chcą tą relację bardziej wchodzić, chcą Go poznawać. To właśnie, co cały czas nam tutaj przyświetla, ten cel, o którym mówiłam na początku. I taka osoba, która doświadczyła spotkania z Jezusem, doświadczyła Jego uzdrawiającej miłości, Jego zbawienia, myślę, że jest też świadoma tego, że to wzrastanie w relacji z Jezusem nie byłoby możliwe w pojedynkę. Że wspólnota jest właśnie po to, żebym ja mógł w tej relacji wzrastać. Że Pan Bóg dał mi wspólnotę, żebym ja tak samo jak ci ludzie, którzy siedzą obok mnie tutaj dzisiaj, spójrz, oni tak samo jak ty spotkali Jezusa i oni tak samo jak ty mają właśnie takie pragnienie w sercu, że chcą tą relację pogłębiać, że chcą Go coraz bardziej poznawać, że chcą Mu służyć. I Pan Bóg tak świetnie to wymyślił, że daje nam wspólnotę jako środowisko osób, które doświadczają tego samego co my, żebyśmy mogli razem z nimi wzrastać. Żebyśmy nie w pojedynkę, ale właśnie razem. Razem we wspólnocie. To są osoby, które otrzymały nowe życie, tak samo jak ty. To są osoby, które chcą trwać w tym nowym życiu. Tak samo jak ty. Takie samo mają pragnienie w sercu. Nie chcą, żeby ktoś im to nowe życie, tak przysłowowo mówiąc, wydarł. Żeby ktoś im to odebrał. Dlatego Pan Bóg daje ci też drugiego człowieka we wspólnocie. Żebyś nie był w tym sam, żebyś mógł się czuć zaopiekowany, że wspólnota jest też dla ciebie jako właśnie to środowisko, w którym możesz się rozwijać, ale środowisko, które będzie niejako czuwać nad twoim rozwojem. Było tutaj, myślę, że zauważyliście już też na przestrzeni tych dwóch lat, że były osoby, które we wspólnocie się pojawiały i znikały, szły na jedno, dwa spotkania, może wzięły podręcznik, może nie. Ich nie ma. I to wcale nie jest dziwne. Dlatego, że to osoby, które nie spotkały Jezusa, to im taka wspólnota jak nasza na przykład nie będzie potrzebna. Bo nie mają w sobie pragnienia wzrastania w tej relacji z Jezusem. I oni mogą iść i spotkać się z drugim człowiekiem w zupełnie innych okolicznościach. Oni mogą iść i pobyć z człowiekiem w zupełnie innych okolicznościach. A nasza wspólnota jest wspólnotą, która ma konkretny program formacji. Formacji, która dąży do tego, żebyśmy się rozkochiwali w Jezusie, ale rozkochiwali też innych. Pan Bóg pobudza w nas takie pragnienia serca. I po to właśnie jest ta wspólnota. Dla ludzi, którzy spotkali Jezusa, chcą tą relację pogłębiać i daje nam wspólnotę jako środowisko, w której możemy wzrastać właśnie z tym pragnieniem w sercu. Ty spotkałeś żywego Jezusa i dlatego jesteś tutaj, bo podjąłeś bardzo konkretną decyzję na drodze swojej wiary, bardzo konkretny krok, że chcesz Go poznawać, że chcesz się w Nim rozkochiwać, że chcesz Mu służyć każdego dnia. Tak samo jak ten człowiek, który siedzi dzisiaj obok ciebie, taką samą decyzję podjął. I to jest piękne, że my w tych naszych małych krokach wiary, indywidualnych, idziemy razem. Idziemy razem, bo we wspólnocie. Relacja z Jezusem jest tą relacją pierwszą i nadrzędną. Jest tą relacją, w której my wzrastamy we wspólnocie. I myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że relacja z Jezusem jest sensem funkcjonowania wspólnoty. Że twoja relacja z Jezusem jest sensem funkcjonowania tej wspólnoty.
Nawet nie relacja tutaj, one są bardzo ważne, ale nie relacja z osobami w grupce, z animatorem, z pasterzem, z koleżankami, z którymi się dzielimy, ale to ta relacja z Jezusem nadaje sens naszej wspólnocie, nie żadna inna. Te wszystkie inne relacje są owocem tej relacji, która jest nadrzędna, relacji z Jezusem. Jeśli tej relacji nadrzędnej nie będzie, tego fundamentu, tego takiego filaru, który scala te wszystkie relacje, to wszystkie inne się rozlecą. I myślę, że doświadczamy tego nieraz, że jeśli ta relacja z Jezusem gdzieś schodzi na drugi plan, gdzieś kuleje, gdzieś przestajemy w niej wzrastać, nasze zaangażowanie maleje, to inne relacje zaczynają się gdzieś spłycać, zaczynają się rozlatywać, prędzej czy później. Dzieje się po prostu z nimi źle. Jeśli jest jakikolwiek inny powód, motywacja twojego bycia dzisiaj we wspólnocie, może czasami to nie jest do końca świadome, ale to jest bardzo ważne, żeby zadać sobie dzisiaj to pytanie, jaka jest moja motywacja do bycia w tej wspólnocie. Jeśli tą motywacją nie jest pragnienie wzrastania w relacji z Jezusem, to będziesz się tutaj męczył. To będziesz to traktował jako swój przykry obowiązek. To będzie to dla ciebie tylko spotkanie towarzyskie, które nie do końca mogłoby tak wyglądać. Będziesz miał zupełnie inne oczekiwania. Dlatego też często ludzie, którzy przychodzą do wspólnoty i kierują się zupełnie innymi motywacjami, oni z takiej wspólnoty odchodzą z rozczarowaniem. Oni odchodzą z żalem z takiej wspólnoty do tych ludzi, bo wspólnota nie daje im tego, czego oczekiwali. A dla nich na przykład głównym powodem wstąpienia do wspólnoty, bycia we wspólnocie, nie było wzrastanie w relacji z Jezusem, tylko wszystkie inne tematy poboczne. Jeśli wspólnota nie daje im tego, czego oni sobie oczekiwali, to odchodzą właśnie ze wspólnoty z rozczarowaniem, z żalem do tych ludzi. I myślę, że znamy różne przypadki właśnie takich osób, które odchodzą ze wspólnoty z rozczarowaniem, bo wspólnota nie daje im tego, czego oni sobie oczekiwali. A ich oczekiwania były zupełnie jakby rozbieżne z tym, co jest sensem wspólnoty. Pragnienie wzrastania w relacji z Jezusem. Więc jeśli dla kogoś Jezus Chrystus, żywy Jezus Chrystus, Jego osoba nie są takim głównym motywem przewodnim, motywacją do przyjścia tutaj, że chęć spotkania z Nim nie jest moim głównym pragnieniem do przyjścia tutaj na to spotkanie, to my się będziemy w takiej wspólnocie męczyć, będziemy się irytować, będzie nam coraz więcej rzeczy przeszkadzać. Odpowiedz sobie dzisiaj właśnie na to pytanie. Czy spotkałeś Jezusa i czy chcesz tą relację z Nim pogłębiać? Czy spotkałeś Jezusa i czy chcesz tą relację z Nim pogłębiać? Jeśli odpowiesz sobie na to pytanie tak, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. To jest Twoje miejsce, które Pan Bóg dla Ciebie przygotował. Bo po to dał Ci wspólnotę, żebyś w tej relacji wzrastał, żeby wspólnota Cię też niosła. To, co u nas dzisiaj właśnie na grupce dzielenia wybrzmiało i co było dla mnie bardzo takie pokrzepiające i taka radość Pan Bóg dał przez osoby z mojej grupy, które mówiły o tym, że wspólnota jej niesie. Bo właśnie po to Pan Bóg dał Ci wspólnotę, żebyś nie był sam. Żebyś w tej relacji wzrastania z Jezusem, która jest wymagająca, która często jest trudna, ale która daje tak wiele radości, którą Pan Bóg przynosi tak wiele swojej uzdrawiającej miłości, żebyś nie szedł sam. Żebyś szedł za rękę właśnie ze swoim bratem, ze swoją siostrą, ze wspólnoty. Myślę, że to jest też dość oczywiste, że jeśli tworzą się więzi na przykład międzyludzkie, to żeby one się pogłębiały,
to tacy ludzie muszą się ze sobą spotykać, muszą się ze sobą poznawać, że to jest taki aspekt, w którym tak naprawdę człowiek wzrasta w relacjach z innymi, spotkanie. Więc sprawą kluczową dla nas jako osób we wspólnocie, w której chcemy wzrastać w relacji z Jezusem, będzie spotkanie, czyli... Ktoś powiedział. Też? Spotkanie z drugim człowiekiem, ale pierwsze? Tak. Moja modlitwa osobista. Moje spotkanie z Jezusem sam na sam. To jest tak jak właśnie w spotkaniu z drugim człowiekiem, że bez spotkania z drugim człowiekiem relacja będzie obumierać. Relacja będzie gdzieś się stawała powierzchowna. I tak samo jest w relacji z Jezusem. Jeśli nie ma mojego spotkania osobistego, mojej modlitwy osobistej z Jezusem, no to ta więź będzie słabła. Ta więź będzie bardzo powierzchowna. Ta więź będzie na przykład oparta tylko na moich jakichś roszczeniach wobec Pana Jezusa. Nie będę traktował Jezusa jako swojego przyjaciela, ale na przykład jako taką w cudzysłowie złotą rybkę, która ma spełniać moje życzenia. Dlatego tak niesamowita walka toczy się w nas właśnie o tą modlitwę osobistą. Dlatego tak niesamowita walka toczy się we wspólnocie o Twoje osobiste spotkanie z Jezusem. O Twoją relację, bo od tego tak wiele zależy. Bo od tego też zależy to, czy Ty będziesz chciał tworzyć wspólnotę, w której jesteś. Czy będziesz chciał służyć jedni bardziej, inni trochę mniej. Każdy w zupełnie inny sposób, jakby w innych posługach. Ale od Twojej modlitwy osobistej to zależy. Czy Ty będziesz chciał, żeby Twoja wspólnota wzrastała? Bo Twoja modlitwa będzie niosła wspólnotę. Bo Twoja modlitwa będzie prowadziła wspólnotę, jeśli Twoja relacja z Jezusem będzie się rozwijać, będziesz wkładał całe swoje serce w to, żeby ta wspólnota dobrze funkcjonowała. Jeśli będziesz wkładał swoje serce w Twoją relację z Jezusem, to Pan Bóg też będzie Twoje serce napełniał właśnie takim pragnieniem, które będziesz przekładał na relacje z innymi ludźmi, z innymi członkami wspólnoty. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Myślę, że to jest dla nas bardzo trudne, ale zobacz, jeśli Twoja relacja z Jezusem będzie gdzieś powierzchowna i będzie bardzo płytka, to też jakieś swoje rozczarowanie możesz potem przelewać na drugą osobę we wspólnocie. Gdzieś to może być potem właśnie taki zgrzyt. Że bez tej miłości, którą Pan Bóg będzie wlewał w Twoje serce w tej modlitwie osobistej, jak masz dać coś siebie w relacji z drugim człowiekiem, skoro sam będziesz tęsknił właśnie za tym, za tą miłością idealną, czyli tą miłością Bożą. Kolejne takie relacje, które są bardzo naturalne i wypływają z bycia we wspólnocie, to są właśnie te relacje z ludźmi, z innymi, z tymi, których Pan Bóg daje nam we wspólnocie, w mojej grupce dzielenia. Jeśli ktoś prawdziwie wchodzi we wspólnotę, tak autentycznie, z sercem, to też naturalnie będzie wchodził w te relacje z innymi ludźmi, z tymi, których Pan Bóg nam daje. Dlatego też my tak często toczymy taką walkę sami ze sobą o to, żeby być sercem we wspólnocie. Dlaczego to jest takie ważne, żeby być sercem we wspólnocie? Bo jeśli ja będę taki trochę rozerwany kawałkiem tutaj, kawałkiem tam, jeszcze w coś tam, jeszcze inne rekolekcje, jeszcze inny jakiś wyjazd, jeszcze inne trzy wspólnoty, i jeszcze jakieś inne aktywności, to ja tak naprawdę sercem nie jestem nigdzie. Bo po kawałku gdzieś tam z siebie trochę, ale nigdzie nie jestem na 100%. I nigdzie na 100% wtedy nie jest moje miejsce. Bo ja jestem taki porozrywany w kawałkach, w różnych miejscach. Dlatego tak walczymy o to, żeby być sercem we wspólnocie. Bo tylko właśnie tak prawdziwie wchodząc
w życie wspólnoty, w relacje we wspólnocie, w relacje z Jezusem, my będziemy w stanie prawdziwie wchodzić w relacje z drugim człowiekiem i w relacje z samym sobą, zagłębiać tą relację właśnie poznawania siebie. Nikt tutaj przychodząc nie siedzi gdzieś w kącie i nie mówi, że daj mi spokój, ja teraz tutaj jestem, to jest moja relacja z Jezusem i w ogóle nie chcę żadnych ludzi, bo ja się tu teraz modlę i to jest mój cel, relacja z Jezusem we wspólnocie i odcinam się od innych ludzi, bo to jest niemożliwe. Bo jeśli ja chcę wzrastać w relacji z Jezusem, jeśli ja wchodzę głębiej w tą relację, w modlitwę osobistą, to automatycznie coraz bardziej autentycznie wchodzę w relację z drugim człowiekiem. Bo jeśli spotykam Pana Boga, to będę pragnął spotykać drugiego człowieka. To wynika jedno z drugiego i tego nie da się rozerwać. Jeśli ja spotykam Jezusa, jeśli dostrzegam Jego uzdrawiającą miłość, doświadczam tej miłości w swoim życiu, to ja naturalnie będę chciał spotykać drugiego człowieka. Będę chciał uczyć się kochać drugiego człowieka, chodzić w relacje z drugim człowiekiem, bo Pan Bóg będzie to pragnienie składał w moim sercu. A dlaczego? Dlatego, że to już chyba słyszeliśmy na chyba któryś rekolekcjach, ale myślę, że warto to powtórzyć, bo serce masz jedno. Nie masz dwóch serc. Serce masz jedno. Tym samym sercem kochasz Boga i tym samym sercem kochasz drugiego człowieka. To samo serce otwierasz na relacje z Bogiem i to samo serce otwierasz na relacje z drugim człowiekiem. Więc tego nie da się rozerwać. Tego nie da się oddzielić od siebie. Jeśli we wspólnocie pojawiają się jakieś konflikty, pojawiają się jakieś spięcia, jakieś problemy, no to co wtedy robimy? Tak, ale te konflikty, te jakieś właśnie tarcia, one są bardzo potrzebne. Dlatego, że wtedy nasza wspólnota się rozwija. Bo jeśli wszystko byłoby idealnie, jeśli tutaj byłoby tak pięknie i po prostu cały czas byłoby spokojnie, to by znaczyło, że nasze więzi się w ogóle nie zacieśniają. Że my jesteśmy gdzieś cały czas daleko od siebie. Bo jak ludzie się do siebie zbliżają, jak zaczynają się poznawać, jak są coraz bliżej siebie, to właśnie wtedy zaczynają się takie tarcia. Takie jakieś małe zgrzyty, mniejsze, większe. Ale to znaczy, że ta relacja się rozwija. To znaczy, że my się bliżej poznajemy i że w tej relacji wzrastamy. Dlatego też nie trzeba jakoś uciekać od takich sytuacji. Bo wtedy to by znaczyło, że my jesteśmy wspólnotą, która po prostu tak osiadła, jest stabilnie, jest okej i nic poza tym. I tak będzie. Bo my nie będziemy się ani do siebie zbliżać. A jeśli zbliżamy się do siebie, to automatycznie też będziemy się zbliżać do Jezusa. Jeśli będziemy się zbliżać do Jezusa, to będziemy się zbliżać do siebie. Tego nie da się rozerwać. To jest coś, co mnie osobiście bardzo urzekło w tym tygodniu. Że te relacje są naprawdę nierozerwalne. Jeśli się w nie wchodzi autentycznie i prawdziwie, to tego nie da się rozerwać, tego nie da się rozdzielić. Chcę też, żebyś był świadomy takiej bardzo ważnej rzeczy. Właśnie też kończąc ten podręcznik Szkoły Relacji, że tak jak tutaj siedzisz i tak jak każda osoba siedzi obok ciebie i nie musi być animatorem, nie musi być administratorem, nie musi być pasterzem, nie musi mieć żadnej innej funkcji we wspólnocie, po prostu jesteś i to jest piękne i tym, że jesteś, jesteś wizytówką tej wspólnoty. Każdy tak, jak tutaj siedzi, jest wizytówką tej wspólnoty. Mało tego, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że każdy tak, jak tutaj siedzi, jest wizytówką Kościoła. Zadaj sobie pytanie, jak często w ogóle masz tą świadomość? Tak na co dzień, w tym, co robisz, gdzieś w pracy, na uczelni,
że jesteś wizytówką wspólnoty, że jesteś wizytówką Kościoła, że może jesteś jedyną Ewangelią, jaką ktoś czyta, że to w Tobie ktoś może mieć jedyną okazję zobaczyć Chrystusa, poznać Chrystusa, że Ty jesteś tą wizytówką, którą Pan Bóg chce dać drugiemu człowiekowi. Dlatego ten temat, który tam kończył to rozważanie, właśnie relacje z innymi spoza wspólnoty, dlaczego on jest taki ważny? Bo my budujemy Kościół i każdy z nas jest takim właśnie fragmentem tego Kościoła, bardzo znaczącym. Bo może Pan Bóg w konkretny dzień stawia na Twojej drodze człowieka i Ty jesteś dla Niego jedyną szansą, żeby poznać Kościół, żeby Mu pokazać Chrystusa. Dlatego to jest tak bardzo ważne. I dlatego to jest też taka sprawa publiczna, że zobaczcie, ludzie wiedzą, że Wy jesteście we wspólnocie. My tego gdzieś nie ukrywamy sami dla siebie. My z tym wychodzimy do ludzi. My teraz prowadzimy seminarium Odnowy Wiary i ludzie wiedzą, że prowadzi to wspólnota Przyjaciele Oblubieńca. My z tym wychodzimy do ludzi. Bo być może właśnie jesteś jedyną Ewangelią, jaką dane jest przeczytać drugiemu człowiekowi. Bo może on nie sięgnie do Biblii. Może on nie usłyszy na Eucharystii Słowa Bożego. Ale może on w Twoich decyzjach, w Twoim sposobie mówienia, funkcjonowania, w pracy, na studiach, w codzienności, w rodzinie, w domu, może właśnie w ten sposób pozna Jezusa, zobaczy Jezusa, dowie się, kim jest Jezus. I kończąc tą formację relacji, która tak naprawdę dopiero przed nami, która tak naprawdę jest codziennością, chciałabym, żebyś zobaczył, że to wszystko, co dzieje się we wspólnocie, te relacje, które Pan Bóg Ci daje, przede wszystkim to pragnienie wzrastania w relacji z Nim jest po coś. Że to wszystko jest dlatego, że jesteś posłany do innych ludzi. Że nie zatrzymujesz tego dla siebie. Że idziesz się z tym dzielić, z drugim człowiekiem. Właśnie do Twojego domu, do Twojego miejsca pracy, do Twojego miejsca codziennego funkcjonowania. Że to, co tutaj otrzymujesz, co On składa w Twoje ręce, masz dawać innym. Tym, czym Bóg Cię tutaj obdarza, czym tak bardzo Cię dotyka, z czym tak bardzo Cię rozkochuje w sobie, Ty masz iść i dawać innym. Masz iść i rozkochiwać innych w Jezusie. Przecież to jest też charyzmat naszej wspólnoty. Rozkochiwać innych w Jezusie. Nie tylko tych, którzy na to czekają, ale tych, którzy w ogóle tego nie oczekują od Ciebie. Bo Ty masz iść i nieść pokój Jezusa. Nieść miłość Chrystusa. Dlatego, że tego tutaj doświadczasz. Dlatego, że Pan Bóg Ci to daje. Nie zatrzymywać dla siebie, ale iść do innych. Nieść pokój Jezusa.